Nie. Miło wiedzieć, że wszyscy cię szukają, prawda? Ale nie po to, żeby być uściskanym i wycałowanym, Miguel. Tylko po to, żeby być wrzuconym do śmierdzącej celi i zapomnianym. O. Lepiej zwiewajmy stąd i to szybko. I lepiej trzymajmy się z dala od straży miejskiej. Martwi mnie ten plakat, Miguel. Jestem pewien, że wyzwala twoje najgorsze cechy. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Czy ktoś na nas patrzy? Nie. Witam pana! Co pan sprzedaje? Kukurydzę! Złocisty skarb z Nowego Świata! Mógłby mi pan dać małą torebkę kukurydzy? Dam za jedną pesetę! Jedną pesetę? To są wszystkie pieniądze, jakie mam! Spójrz, Miguel, kurczak! Wydaje mi się, że jest niczyj. W porządku! To dziki, zbiegły kurczak. Wow, już się boję. Spójrz, mi... Wow. Witam. Co sprzedajesz? Kurczaki. Najlepszy gatunek. O, a ile kosztuje kurczak? 20 peset. Bardzo rozsądna cena. Moje nazwisko na liście gończym sprawia, że jestem... zdenerwowany. Ja też. Musimy się stąd wydostać, Tulio. Witam, moi przyjaciele. Czy mielibyście ochotę oddać się pewnej grze? Co to za gra? Kości. O, tak, kości to moi przyjaciele. Wchodzę. Doskonale. Ile możesz postawić? Jedną pesetę. Ach, niezbyt dużo, mój przyjacielu. Wróć, jak będziesz miał więcej. Dalej nie przejdziecie, chłopcy. Jeżeli chcecie dostać się do portu, musicie zapłacić opłatę portową. Ile? 20 peset dla mężczyzn, a za darmo dla kobiet. Chodź, Miguel. Ten sprzedawca kurczaków da nam 20 peset za kurczaka. Musimy tylko złapać tego jednego i mamy forsę. Więc... Więc co? Ja będę kombinował, a ty łapał. Łap tego kurczaka! Żałosne. Hej! Jest szybki! Ten kurczak to nie amator! Dobra wiadomość to taka, że nie będę cię więcej prosił o chwytanie kurczaków. Dzięki, Tulio. Nie mógłbym jeszcze raz znieść takiego poniżenia. Ja tylko zamierzam jakoś przechytrzyć naszego pierzastego wroga. Potrzebujemy 40 peset, żeby przepuścił nas poborca. Gdzie znajdziemy tyle pieniędzy? Ja tylko zamierzam jakoś przechytrzyć. Strażnik, Tulio! Może nas nie rozpozna. A może nas rozpozna? Masz rację.
Hej, kurczaku! Spójrz na tę piękną monetę! Co ty robisz, Tulio? Próbuję przekupić kurczaka. I wydaje ci się, że to ty jesteś ten sprytny. Jeszcze raz zapytam, ile za tę kukurydzę? Jedna peseta za małą torebkę. Hej, nie płacisz, nie wchodzisz. Zrozumiano? Nie będziemy tam długo, obiecujemy. Na pewno nie zakradniemy się na żaden statek, oficerze. Miguel! Dlaczego mielibyście zakraść się na jakiś statek? Jesteście poszukiwani. Złamaliście prawo, tak? Prawo? Wielki Boże, nie, oficerze! Chcielibyśmy tylko dostać się do portu, ponieważ... Przypomnij mi, Tulio. Ponieważ my usłyszeliśmy o Wielkim Cortezie i jego ekspedycji do Nowego Świata. Ha! Zapomnijcie, Cortez już zwerbował załogę. Nie ma szans, żeby para takich chłystków jak wy mogła do niego dołączyć. Odejdźcie od tej bramy, bo będziecie mieli kłopoty. My naprawdę nie chcemy zakraść się na statek? Ile razy mam ci powtarzać, Miguel? Wiem. Żeby być najbystrzejszym mężczyzną w Hiszpanii, zanim o czymś pomyślisz, najpierw to powiedz. Och, czekaj. Chyba się pomyliłem, co? Zanim coś powiesz, najpierw pomyśl. Głowa, potem język. Głowa, potem język. Załapałem. Przepraszam. Nigdy się stąd nie wydostaniemy. Złapali nas jak szczury w pułapkę. Wyluzuj się. Byliśmy już kiedyś złapani jak szczury w pułapkę, nieprawdaż? Nigdy się Macie w ogóle jakieś pieniądze, moi przyjaciele? Jedną pesetę. Ach, niezbyt dużo, mój przyjacielu. Wróć, jak będziesz miał więcej. Znowu zapytam, ile chcesz za kurczaka? 20 peset za pięknego, karmionego kukurydzą kurczaka. Ja tylko... Hej, co ty robisz? Nigdy się stąd wyluzuj się. Nigdy się złapy lub...
Ostrożnie z tym, Tulio. To jest cały nasz majątek. Jesteśmy poszukiwani, Tulio. Musimy wydostać się z miasta i to szybko. Hej, nie płacisz, nie wchodzi. Odejdź. Proszę, jedna peseta. Proszę bardzo, jedna mała torebka kukurydzy. Cip-cip kurczaczku. Mniam, smaczniutka kukurydza. Pożegnaj się z wolnością, ptaszku. Zjadł całe twoje ziarno. No to co? Jesteś mojego jednego kurczaka bliżej sukcesu. Ile mi dasz za tego wspaniałego kurczaka? 5 peset. Co? Przecież sprzedajesz po 20. Tak funkcjonuje rynek, szanowny panie. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. To skandal. Czy ja już kiedyś nie widziałem twojej gęby? 5 peset, tak? Zgoda. Pięć peset to lepsze niż jedna, ale ciągle mamy za mało. W porządku. Mamy wystarczająco dużo forsy, żeby zagrać. Grajmy! No, jaki entuzjazm! Kości czekają, panowie. Reguły są proste. Pierwszy gracz rzuca 2 kostkami, a drugi gracz określa, czy rzuci więcej, czy mniej. I obstawia swój wybór. Ale nie wolno stawiać więcej niż 4 pesety. Pierwszy gracz wyrównuje stawkę i rzuca. Co jeśli drugi gracz wyrzuci tyle samo oczek, co pierwszy? Wtedy wygrywa pierwszy gracz, ale nie przejmuj się. Zmieniamy kolejność po pierwszym rzucie. W porządku. Zaczynamy. Mówię. Więcej. Postawię 3 pesety. Dokładam. Dziewięć. Przegrany. Bardzo dobrze. Twoja kolej. Teraz chcesz się założyć, że rzucisz więcej czy mniej? Więcej. Ile chciałeś postawić, mój przyjacielu? Stawiam... Nie stawiaj wszystkiego, Tulio. Zostaw chociaż 1 pesetę. Nie stawiaj wszystkiego... No dobra, dobra. 1 pesetę.
przyjmuję twoją stawkę. Siedem. Ha, ha, ha! Szczęście jest moją panią! Teraz twój ruch. Mówię. Mniej. Postawię. Dwie pesety. Dokładam. Dziewięć. Ty wygrywasz. Bardzo dobrze. Twoja kolej. Mniej. Stawiam... Wchodzę w to. Cztery pesety. Przyjmuję twoją stawkę. Siedem.